Twierdzenie Pitagorasa jest bez wątpienia jednym z najsłynniejszych twierdzeń w całej matematyce. To twierdzenie przypisuje się greckiemu matematykowi oraz filozofowi Pitagorasowi, chociaż pewne przesłanki też mówią, że to twierdzenie było znane w starożytnym Egipcie, czy też w starożytnych Chinach i Indiach. I co takiego ciekawego mówi nam twierdzenie Pitagorasa? Załóżmy, że mamy trójkąt prostokątny. Więc to jest bardzo ważna rzecz, pierwsza rzecz, którą powinniśmy zapamiętać, że twierdzenie Pitagorasa obowiązuje w trójkątach prostokątnych. I twierdzenie Pitagorasa to jest takie narzędzie, które e, opowiada nam, jakie są zależności pomiędzy bokami w trójkącie e, prostokątnym. I teraz e, popatrzmy. To jest trójkąt prostokątny, tutaj znajduje się kąt prosty i bardzo ważne w tym twierdzeniu, w zastosowaniu tego twierdzenia jest umiejętność rozpoznawa, rozpoznawania przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna to jest ten bok, który znajduje się tutaj. Ja zaraz troszeczkę poopowiadam o tej przeciwprostokątnej, ale chciałbym tutaj zapisać tę nazwę. Przeciwprostokątna. To jest przeciwprostokątna. Popatrzmy, skupmy się troszeczkę na nazwie. Przeciwprostokątna. Skoro to jest trójkąt prostokątny, to jeden z kątów ma miarę 90 stopni. Ten kąt znajduje się tutaj. Gdybyśmy znajdowali się w pokoju, który ma taki kształt, bylibyśmy tutaj w tym narożniku, gdzie jest kąt prosty i popatrzylibyśmy naprzeciwko siebie, to naprzeciwko kąta prostego znajduje się tutaj taki bok i to jest bok, który znajduje się na przeciw prostokątnej, więc nazywa się przeciwprostokątna. Możemy sobie narysować inny trójkąt prostokątny w troszeczkę innej tutaj w troszeczkę innym ułożeniu, zaznaczymy tutaj kąt prosty, to gdzie będzie znajdowała się przeciwprostokątna? Przeciwprostokątna to jest to, co znajduje się naprzeciw kąta prostego, czyli w tym przypadku ten bok byłby przeciwprostokątną. Moglibyśmy równie dobrze narysować sobie taki trójkąt prostokątny i Teraz powiemy, że ten bok jest przeciwprostokątną, bo znajduje się naprzeciw tutaj kąta prostego. I teraz co mówi nam twierdzenie Pitagorasa? Musimy najpierw sobie jeszcze oznaczyć o tutaj długości boku w taki sposób. Tutaj będziemy mieli bok A, bok B i bok C. I twierdzenie Pitagorasa mówi nam. O, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem, a powinienem. Przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym. Zawsze przeciwprostokątna jest najdłuższa, czyli ten bok, który znajduje się naprzeciwko kąta prostego, to jest najdłuższy bok. Ten bok ma naj, e, największą długość, tak? I e, teraz niech te litery oznaczają boki, bądź możemy interpretować to jako e, długości boków. I teraz twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że... Jeśli weźmiemy jeden z dwóch krótszych boków i podniesiemy jego długość do kwadratu, dodamy do tego długość drugiego krótszego boku, również która jest podniesiona do kwadratu, to suma tych długości podniesionych do kwadratu to jest długość przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu. I to musimy zapamiętać i popatrzmy z tej strony, jak to łatwo zapamiętać, z tej strony występuje literka C, która jest tutaj przeciwprostokątną. To jest zawsze przeciwprostokątna, ten najdłuższy bok w tym trójkącie prostokątnym czyli długość jednego krótszego do kwadratu plus długość drugiego krótszego do kwadratu równa się naj, długość najdłuższego boku podniesiona do kwadratu. Dlatego też e, widzimy, że przeciwprostokątną oznaczyliśmy sobie jako C i ta przeciwprostokątna występuje po jednej stronie tego równania, tutaj taka osamotniona, tutaj są dwie literki, tutaj jedna. I tak łatwo to e, zapamiętać. Skoro poznaliśmy już samo twierdzenie, e, to pora by zastosować to twierdzenie na jakimś przykładzie, no bo to, co jest najważniejsze w matematyce, to trening. Trening, czyli stosowanie różnych rzeczy po prostu na przykładach. To, że ktoś zna twierdzenie, to jest jedna rzecz, ale umieć zastosować to twierdzenie, to jest... Według mnie dużo ważniejsze. I załóżmy, że mamy taki trójkąt prostokątny. O, tutaj mamy kąt prosty. I załóżmy, że ten bok ma długość 3, a ten bok ma długość 4. I za pomocą twierdzenia Pitagorasa, znając dwa boki w trójkącie prostokątnym, znając długość tych dwóch boków, możemy policzyć sobie długość trzeciego boku. I teraz popatrzmy. E Tutaj jest kąt prosty, zawsze na początku szukamy tej przeciwprostokątnej, ta przeciwprostokątna znajduje się tutaj i e, w tym wzorze nasza przeciwprostokątna to jest e, C, więc oznaczmy sobie długość tego boku jako C. I teraz e, to jest najdłuższy bok, więc to są krótsze boki, to nie ma znaczenia, czy to nazwiemy jako A czy B, e, jeśli to nazwiemy A, to to musimy B, albo odwrotnie, ale nazwiemy sobie ten bok tutaj jako A. A tutaj jakoby bok czy długość boku. O, i znamy długości tych boków. Więc teraz spróbujmy podstawić sobie te wartości do wzoru. E, popatrzmy. Mamy tutaj a kwadrat, a to jest 3, czyli będziemy mieli 3 kwadrat dodać b kwadrat. b to jest 4, czyli 4 kwadrat. I to równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli nasze c kwadrat. 9 do, 3 do kwadratu to 9. O, 4 do kwadratu to 16. Równa się c kwadrat. 9 plus 16 to jest 25. To równa się c kwadrat. Musimy sobie to teraz obliczyć i będziemy mieli, że C równa się 5. Oczywiście e, musimy pamiętać, że minus 5 do kwadratu również da nam 25. Ale my zajmujemy się problemem geometrycznym, gdzie długości boków nie mogą być ujemne, więc C to jest nasza. E, odpowiedź, czyli długość tego boku wynosi 5. I taki trójkąt, który ma boki 3, 4, 5, to jest, e, nazywa się e, trójkątem pitagorejskim. To jest trójka pitagorejska. Jeśli będziemy widzieli, że trójkąt ma boki 3, 4, 5, to to będzie trójkąt prostokątny. Ten problem, który sobie teraz rozwiązaliśmy, nie był wcale taki trudny. Przejdziemy to troszeczkę bardziej złożonego problemu. Załóżmy znowu, że mamy trójkąt prostokątny. Szukam jakiegoś tutaj odpowiedniego koloru, żeby tutaj dać. O, może taki. Narysujemy sobie tutaj trójkąt prostokątny w taki sposób. O. I tutaj będziemy mieli kąt prosty. I teraz załóżmy, że. Ten bok, który znajduje się tutaj, ma długość 6, a ten bok, który znajduje się tutaj, ma długość 12. I naszym zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, jaką długość ma bok, który znajduje się tutaj. W poprzednim przykładzie znaliśmy inne długości boków, znaczy inne boki y, miały podaną długość i w poprzednim przykładzie chcieliśmy znaleźć długość y, przeciwprostokątnej. Widzimy teraz, że mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ znamy długość przeciwprostokątnej i długość jednego z krótszych boków i będziemy chcieli znaleźć długość drugiego z krótszych boków. I właśnie do tego służy nam twierdzenie Pitagorasa. Znając w trójkącie prostokątnym długości dwóch boków, możemy bez problemu policzyć długość trzeciego boku. I teraz popatrzmy tu jest kąt prosty, naprzeciwko kąta prostego znajduje się najdłuższy bok, który oznaczaliśmy sobie jako C, a dwa krótsze boki oznaczyliśmy jako A i B. No to ten bok oznaczymy sobie jako A, a ten jako B. I chcemy znaleźć tutaj B. Jaką długość ma ten bok? I e, przypomnijmy sobie, jaka była formuła twierdzenia Pitagorasa. Mieliśmy, może troszeczkę jaśniejszy kolor wybiorą, o, mieliśmy, jeszcze raz, mieliśmy A, kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie c to jest ten najdłuższy bok. I teraz popatrzmy, wstawmy te nasze wartości tutaj do tego przykładu. a to jest 6, czyli będziemy mieli 6 kwadrat plus b kwadrat, bo tego nie znamy i będziemy mieli c kwadrat, czyli 12 kwadrat. I 6 do kwadratu to jest 36. Dodać b kwadrat równa się 144. E, musimy sobie odjąć od lewej strony 36 i od prawej 36 albo przerzucić 36 na prawą stronę ze zmienionym znakiem, może tak zrobimy w tym przypadku, czyli będziemy mieli b kwadrat równa się 144 minus 36 i otrzymujemy, że b kwadrat równa się 108. I co teraz? Chcemy mieć b, więc musimy sobie obustronnie to spierwiastkować i otrzymujemy, zapiszą, o może to tutaj z lewej strony, że b to jest pierwiastek ze 108. Oczywiście minus pierwiastek ze 108 podniesiony do kwadratu również by, na, by dał nam 108, ale e, jesteśmy w geometrii i pamiętamy, że tutaj długości boków nie mogą być ujemne. Tak samo taki przykład. E, 4, co trzeba podnieść do kwadratu, aby otrzymać 4? 2 i minus 2. Ale będąc w geometrii nie możemy brać minus 2, bo długości boków nie mogą być ujemne. No i pierwiastek ze 108, spróbujmy sobie to uprościć. Ja tutaj dostrzegam to, że pierwiastek ze 108 możemy zapisać jako 4 razy 27. 4 razy 20 to 80, 4 razy 7 to 28. Po sumowaniu dostaniemy 108. Ale 27 jeszcze możemy zapisać jako 3 razy e, 3 razy 9. O, tak, dobrze. E, I popatrzmy. Widzimy, że z czwórki, z dziewiątki możemy wyciągnąć sobie pierwiastek, więc e, w gruncie rzeczy przećwiczymy sobie jeszcze coś takiego. Jak mamy pod pierwiastkiem iloczyn jakichś liczb, to możemy sobie to zapisać w ten sposób. Pierwiastek z 4 z razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 9. Widzimy, że pierwiastek z 4 to 2 razy. Pierwiastek z 9 to 3. Yy, mogę sobie zamieniać miejscami mnożenie. Tutaj nie będziemy mieli żadnego z tym problemu, bo 1 razy 2 razy 3 to jest to samo, co 2 razy 1 razy 3. I razy pierwiastek z 3. I otrzymujemy wynik 6 pierwiastków z 3. I to jest nasza odpowiedź. Za pomocą twierdzenia Pitagorasa, znając długości tych dwóch boków, wyznaczyliśmy sobie długość tego boku. I twierdzenie Pitagorasa będzie niejednokrotnie wykorzystywane, ponieważ stosuje się je w planimetrii, w stereometrii, w różnych problemach dotyczących geometrii, więc to e, twierdzenie na pewno będzie przewijało się e, przez. Yy, różne hmm. matematyczne problemy, z którymi tutaj będziemy się stykali.